Dziękuję bardzo. Ja mam dwa pytania. To pytanie pierwsze, od razu obydwa, czy po kolei? Tak się szczęśliwie składa, że Jacek Kostrzewa, mój kolega ze studiów, w tej sprawie również był uprzejmy zwrócić na to uwagę. Natomiast do Jacka miałbym pytanie. Jacku, czy znasz ustawowe powinności samorządu gminy miasta Toru? Jeżeli znasz, wymień kilka tych ustawowych powinności. Bardzo cię proszę. Tak, zostałem wywołany do tablicy z pytaniem o zadania miasta, jeśli dobrze rozumiem, tak? Tak. No więc no to są ze dwie strony. Ze dwie strony tych zadań, które właściwie dotyczą każdego szczegółu naszego życia. Począwszy od organizacji kultury, służby zdrowia, komunikacji miejskiej i tak dalej. Zgadza się, prawda? Ale organizacja to nie znaczy, że miasto ma być właścicielem. Nie, nie musi. Minuta na ripostę, to nie będzie riposta. I do wypowiedzi Jacka. Jacku, niestety jest sektor publiczny i w wielu przypadkach miasto musi być inwestorem. Nikt nie zainwestuje za miasto w budowę ulic. Nikt. Pierwsza nieśmiała budowa. Ale ja o tym mówiłem, tak, w ulicy tak. W województwie kujawsko-pomorskim nikt nie zainwestuje także w obiekty publiczne, takie jak na przykład szkoły, czy część przynajmniej obiektów związanych z kulturą, bo po prostu tych inwestycji nie będzie. Zresztą żartobliwie napomknąłem, że w hale znany biznesmen podtoruński nie zainwestuje. To kto ma zainwestować? No jest miasto, bo to jest miejsce, które Torunianie licznie odwiedzają. Wystarczy pójść na jakikolwiek mecz. To jeszcze proponuję, żebyśmy komunikację helikopterami uruchomili, bo też to nikt nie zainwestuje. Co pewnie trudno nawet sobie przyswoić, że za sprawy mieszkaniowe naszych mieszkańców Torunia odpowiada miasto. Oczywiście nie wszystkich. Najbiedniejszych, najsłabszych ekonomicznie bez mieszkania. Że za sprawy zaopatrzenia socjalnego w węgiel, tak, węgiel, ale nie tylko oczywiście w buty, również odpowiada miasto. Że odpowiada za funkcjonowanie przedszkoli, albo dając pieniądze na prywatne, albo utrzymując publiczne. I tak mógłbym tą litanię ciągnąć jeszcze przez wiele, wiele minut. To jest to, co nam jest potrzebne jako wiedza.